132, to o czym mówiłam już, dochodów gromadzonych, zmiana uchwały z 20 października w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. Bardzo proszę, panie dyrektorze, pan dyrektor Adamczyk. Projekt prezydenta Sekretarza w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. I w związku ze zmianą podjętą przez Radę Miasta Krakowa w nazwie i powołaniu Samorządowego Ośrodka Psychologicznego dla Dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kraków z dnia 1 stycznia 2016 roku jest konieczność wprowadzenia tej jednostki budżetowej do zbioru jednostek, które mają rachunek w tym dzielonym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Z pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa? Lub 1132? Nie widzę. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada uchwała pierwsze czytanie projektu, która na termin autopoprawek na dzień 5 lutego, godzina 15. Ostateczne rozważenie poprawek na dzień 7 lutego, godzina 15.